Dobry wieczór Państwu, wybiła godzina 20, tak więc witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na specjalnym webinarze organizowanym dzięki współpracy. Nim rozpoczniemy samo spotkanie. Bardzo prosiłbym kilka osób na czacie o krótką informację, czy mnie dobrze słychać, tak aby miał pewność, że nie mamy żadnych problemów technicznych i śmiało możemy rozpoczynać to dzisiejsze spotkanie. Okej, już tutaj mam potwierdzenie, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Słowem wstępu też chciałbym powiedzieć, że jest to pierwszy z cyklu takich czterech webinarów, który tutaj wspólnie właśnie z FP Markets w najbliższym czasie będziemy organizowali, dlatego że staramy się zrobić taki mały kurs na temat tego, w jaki sposób można dość prostym sposobem zbudować skuteczną strategię inwestycyjną. Dzisiaj w ramach tego pierwszego spotkania powiemy sobie właśnie na temat takich strategii, na temat takiego podejścia umożliwiającego trading, pogodzenie tradingu na rynku walutowym, ale nie tylko na rynku walutowym, czy to z pracą, czy też z jakimiś naszymi innymi obowiązkami i później rozwinę może ten temat dlaczego. Natomiast w kolejnych spotkaniach, które będą odbywały się w każdy czwartek przez najbliższe jeszcze trzy kolejne tygodnie, zawsze o 20, powiemy sobie na ten temat, jak zbudować strategię, czyli w przyszłym tygodniu, w przyszły czwartek powiemy sobie słów kilka na temat tego, jak zbudować strategię, na co zwrócić uwagę, na jakie pytania trzeba sobie odpowiedzieć, bo to też jest bardzo ważna rzecz. Kompleksowa strategia inwestycyjna powinna być swego rodzaju takim drogowskazem, który wskazuje nam, kiedy powinniśmy otworzyć pozycję, jak powinniśmy nią zarządzać i w którym momencie powinniśmy ją zamknąć, czy to z zyskiem, czy to ze stratą. Natomiast my przed otwarciem jakiegokolwiek zlecenia powinniśmy dokładnie mieć zaplanowane i wiedzieć, jeżeli na rynku wydarzy się to i to, to ja tą pozycją będę zarządzał tak i tak, wtedy ją zamknę, tu przestawię stop loss i tak dalej. Więc powiemy sobie, na co konkretnie trzeba zwrócić uwagę. Ja też postaram się przygotować taką listę pytań, na które każdy musi sobie odpowiedzieć, budując swoją strategię. I ten dzisiejszy i ten przyszłotygodniowy webinar będą takimi spotkaniami bardziej teoretycznymi. Natomiast w trakcie dwóch kolejnych, czyli i za dwa tygodnie, i za trzy tygodnie, będziemy chcieli tą wiedzę teoretyczną przełożyć na praktykę, czyli w trakcie trzeciego webinaru za dwa tygodnie zaczniemy budować sobie system transakcyjny, czyli skupimy się na analizie wykresów, opowiemy sobie o jakichś założeniach, które będziemy brali pod uwagę, warunkach, które muszą być spełnione, żebyśmy chcieli otwierać transakcje i zbudujemy sobie, myślę, że w trakcie takiego jednego webinaru uda nam się zbudować dwie testowe, przykładowe strategie inwestycyjne i opowiemy sobie, czym one mogłyby się charakteryzować, a podczas czwartego webinaru, czyli za trzy tygodnie, omówimy sobie kwestie związane z money managementem, związane z zarządzaniem ryzykiem, poniekąd z psychologią, która bardzo mocno wpływa na to, czy nasza strategia jest zyskowna, czy nasza strategia jest stratna. Tak więc teoretycznie cztery webinary, ale wszystko będzie nam się spinało w jedną całość dotyczącą budowania strategii. I tutaj od razu pojawiło się też pytanie, czy spotkanie jest nagrywane. Tak, spotkanie jest nagrywane, całe spotkanie nagrywamy i wszystkie te spotkania będziemy nagrywali. Natomiast nie są one automatycznie wysyłane do wszystkich z Państwa. Natomiast jeżeli ktokolwiek byłby zainteresowany i chciałby takie nagranie otrzymać, to tutaj proponuję skontaktować się z panią Moniką Galą, która jest właśnie od brokera FP Markets, bo tutaj korzystamy z platformy naszego partnera i na tej platformie będzie zapis tego całego spotkania, więc ja na czacie wysłałem właśnie przed chwileczką Państwu maila do pani Moniki. Pani Monika jest tutaj polskim opiekunem klientów w FP Markets, więc jeżeli ktokolwiek będzie miał jakieś pytania, czy to dotyczące oferty samego brokera, a słowem wstępu tylko jeszcze zaznaczę, broker 15 lat na rynku, więc nie jest to żadna firma, która powstała rok czy dwa temu i nie wiadomo, co się stanie. Bardzo fajne warunki handlowe, bardzo dobre przede wszystkim spready i myślę, że na to warto zwrócić uwagę, oczywiście dźwignia finansowa i tak dalej. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie samego brokera, ja link też może od razu Państwu prześlę na czacie, natomiast tak jak mówiłem, jeżeli ktoś byłby zainteresowany po tym spotkaniu, żeby otrzymać sobie jeszcze nagranie, żeby mógł do tego wrócić później, to najlepiej skontaktować się z panią Moniką i ona wtedy pomoże i to nagranie też Państwu prześlę.
Czy wszystkie spotkania będą dostępne bez zakładania konta u brokera? Na ten moment tak, nie słyszałem, żeby była taka konieczność, przynajmniej na ten moment. Wydaje mi się, że te cztery pierwsze, które będziemy robili, bo w ogóle planujemy cykl takich 12 spotkań, natomiast wydaje mi się, że tak będzie. Natomiast najlepiej jeszcze tutaj dopytać pani Moniki i myślę, że ona też będzie w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, a my myślę, że powoli możemy przechodzić już do tematu tego dzisiejszego spotkania. Oczywiście musimy na początku powiedzieć o ryzyku, dlatego że inwestowanie, szczególnie na rynku lewarowanym, jakim są właśnie kontrakty CFD, wiąże się z ryzykiem, ale na każdym rynku to ryzyko mamy, musimy się z nim liczyć. Dla osób, które jeszcze mnie nie znają i nie uczestniczyły w żadnym ze spotkań, które miałem przyjemność prowadzić, ja nazywam się Arek Jóźwiak i z rynkiem Forex związany jestem od roku 2012, natomiast ja aktywnie handluję nie tylko na rynku Forex, ale jestem obecny też na rynku kryptowalut od kilku lat i też na naszej rodzimej giełdzie papierów wartościowych. Natomiast na co dzień możecie mnie Państwo kojarzyć przede wszystkim z portalu Comparik.pl, czy też z portalu Portfel Polaka, albo z YouTube'owego kanału Kryptoraport, gdzie co środę nagrywam swoje analizy właśnie dotyczące tego rynku, a my przechodzimy już do tematu, czyli do pierwszej strategii. I teraz tak naprawdę jeszcze nim zaczniemy sobie omawiać tą strategię, to odpowiem na kilka kwestii. Przede wszystkim, po co to wszystko jest, po co ta strategia jest nam potrzebna i po co będziemy ten trading godzić z pracą na etacie. Teoretycznie rynek Forex i ogólnie szeroko pojęte inwestowanie daje ogromne, ogromne możliwości pod względem zysków, bo tak naprawdę nie istnieje tutaj górna granica, którą możemy zarobić. Jeżeli ktoś chce zarobić 100 tysięcy, może zarobić 100 tysięcy. Jeżeli ktoś chce 100 milionów, też może 100 milionów zarobić. Oczywiście chcieć, a móc. To są dwie zupełnie różne kwestie i to, że my chcielibyśmy zarabiać, nie jest równoznaczne z tym, że my od razu będziemy tak duże pieniądze zarabiać. Natomiast bardzo, bardzo ważnym jest to, żeby zrozumieć, że żeby móc skutecznie zarabiać na rynku, musimy mieć spokój psychiczny, bo tak naprawdę co się dzieje? W momencie, kiedy mamy strategię i my tą strategię przez najbliższe 4 tygodnie będziemy sobie tworzyć, w momencie, kiedy mam strategię, to właśnie system, to strategia pokazuje mi sygnały, daje mi informacje, słuchaj, jest sygnał, teraz powinieneś otworzyć pozycję, teraz powinieneś pozycję zamknąć. I to wszystko sprawia, że zyski z inwestycji nie muszą być bardzo regularne, czyli w jednym miesiącu mogę zarobić więcej, w innym mogę zarobić mniej, bo po prostu sygnałów transakcyjnych może mieć różne ilości. W jednym miesiącu mogę mieć więcej takich sygnałów, w innym mniej. I teraz to wszystko sprawia, że bardzo wiele osób, nawet tych zarabiających stabilnie na rynku, i tak zajmuje się czymś innym. Z kilku względów. Po pierwsze dlatego, żeby mieć komfort psychiczny, bo każdy dorosły człowiek ma jakąś rodzinę, ma jakieś zobowiązania, czy to nie wiem, wynajem mieszkania, czy rachunki za utrzymanie, czy kredyt, rodzina na utrzymaniu i tak dalej, i tak dalej. To generuje koszty. I teraz jeżeli my rzucimy się tylko i zaczniemy tradować, nie mając żadnego innego źródła dochodu, no to będziemy mieli mały problem z trzymaniem się naszej strategii, dlatego że my nie będziemy mogli pozwolić sobie na to, żeby na przykład przez tydzień czy przez dwa nie otworzyć żadnej pozycji albo nie zamknąć żadnej pozycji z zyskiem, bo będziemy mieli rachunki, które musimy opłacić, więc będziemy musieli na siłę szukać jakichś pozycji. Jak na siłę zaczniemy szukać pozycji, no to możemy mieć z tym problem, bo te pozycje mogą nie być najlepsze. Jak zaczniemy szukać na siłę, przestaniemy się trzymać naszego trading planu i zaczniemy tracić pieniądze, więc na początku zdecydowana większość osób zajmuje się tradingiem i jeszcze dodatkowo pracuje, czy prowadzi biznes, czy cokolwiek innego. Natomiast później, nawet jak zaczynamy na tym rynku zarabiać, to też wiele osób stwierdza, że albo a nie chcę porzucać tego, czym się zajmowało, albo i tak chcę robić coś innego, bo na przykład trading nie jest tak emocjonujący, albo nie potrzeba tyle czasu na trading. Ja na przykład handluję przede wszystkim na wyższych interwałach czasowych, interwały dzienne głównie, to są interwały dzienne. Ja na przykład nie mam co robić, żeby siedzieć przez 5, 6, 8 godzin przed wykresami, bo na interwałach dziennych nie dzieje się zbyt wiele, żeby obserwować je właśnie całymi dniami. Wystarczy, że spojrzę sobie na taki wykres 1, 2 razy w ciągu dnia i to mi w zupełności wystarcza, więc też mam całkiem sporo czasu na rzeczy, które mogę robić poza tym, rozwijać różne projekty, stąd też chociażby moja praca, czy w Compariku, czy w Portfelu Polaka, czy w Kryptoraporcie, czy jeszcze w innych miejscach, bo naprawdę tego czasu na rynek nie musimy poświęcać dużo, jeżeli nie chcemy, no bo z drugiej strony ktoś może powiedzieć, ale ja chcę tego czasu poświęcać dużo i też ma takie możliwości, dlatego dzisiaj pokażemy różne opcje, jak to wszystko można pogodzić w taki sposób, żebyśmy dostosowali trading do nas, a nie
nasz styl życia do tradingu, no bo też część osób wychodzi z takiego założenia, że dobra, dowiedziałem się właśnie, że jest coś takiego jak rynek Forex, założę sobie konto u jakiegoś brokera, wpłacę pieniądze i od teraz będę traderem, będę takim rasowym traderem, więc zmieniam swój styl życia na 100% całościowo, jak, no okej, ostatni rok był trochę trudny, więc przykłady, które gdzieś tam poniekąd mogę wykorzystywać, mogą być trochę irracjonalne w obecnych czasach, ale załóżmy, że ktoś na przykład raz czy dwa razy w tygodniu spotykał się ze swoimi kumplami, żeby pograć sobie w piłkę w ciągu tygodnia. Teraz nagle stwierdzi, że on nie ma czasu na spotkania ze znajomymi, bo on teraz musi być traderem. To nie jest najlepsze rozwiązanie, bo prędzej czy później albo się wypalimy zawodowo, albo ktoś uzna, że on jednak nie chce tak aktywnie handlować, chciałby może przejść na wyższe interwały i tego czasu będzie miał więcej, a odbudować utracone relacje może mu być ciężko. Więc ja wychodzę z tego założenia, że o wiele, wiele lepszym rozwiązaniem jest dostosowanie tradingu, czym zaczynamy się zajmować, do naszych dotychczasowych obowiązków, bo da się to pogodzić. Naprawdę jest tyle sposobów, że da się to pogodzić. Nie musi być jedno kosztem drugiego, wszystko da się fajnie ze sobą zgrać. I teraz zacznijmy od pierwszej strategii i teraz takich strategii będzie dzisiaj 5, przy czym zaznaczam, że nie są to strategie, które mówią tutaj kup, tutaj sprzedaj. To nie o to dzisiaj chodzi, o takie strategie na zasadzie to jest sygnał, tu otwórz pozycję, tak nią zarządzaj, tak nią zamknij. Do tego sobie dojdziemy. Do tego dojdziemy w trakcie drugiego, trzeciego i na koniec czwartego webinaru będziemy mieli taką kompleksową strategię. Natomiast dzisiaj zaczynamy od bazy jak możemy taki trading pogodzić, dlatego jakby ktoś z Państwa chciał zbudować własną strategię, nie takie jak my będziemy sobie tworzyć w kolejnych tygodniach, to będzie wiedział w jaki sposób należy do tego podejść. Trading przed bądź po pracy to jest i co jeszcze ważne, te strategie, o których będziemy dzisiaj mówi, to nie są strategie, o których ja przeczytałem w książkach. To są strategie, które ja od roku 2012 praktykowałem. Oczywiście na ten moment praktykuję jedną z nich, natomiast przez te kilka ładnych lat, no to jednak różnych rzeczy się próbowało, na różnych interwałach czasowych się handlowało, na różnych rynkach się było, bo człowiek no musi spróbować różnych rzeczy, żeby wiedzieć, co mu pasuje, a co mu nie pasuje. Nie możemy wyjść z założenia, że ja będę handlował tylko na tym rynku, bo tam tego nie znam. No nie, warto poznać i porównać i wiedzieć, aha, to mi bardziej pasuje, to będę handlował tu, to mi nie pasuje, nie będę handlował tu, albo nie będę handlował w taki sposób. Więc ja też szukałem swojego stylu tradingu i handlowałem, miałem epizod, gdzie handlowałem na niskich interwałach czasowych, miałem epizod i siedziałem wtedy na przykład po 10, 12, 14 godzin przed wykresami, no ale to był okres studiów, wakacje, niewiele było do roboty, więc się siedziało. Później miałem okres, gdzie miałem inną pracę i handlowałem na wyższych interwałach czasowych, na końcu przyszedłem na jeszcze wyższe, bo na tych niższych się nie czułem, ale do celu. Płyniemy do brzegu, trading przed bądź po pracy. Kluczowym w tym podejściu jest to, żeby sztywno określić sobie ramy czasowe, kiedy my chcemy handlować. W sensie wiem, że na przykład pracuję od godziny 8 do 16, no to znaczy, że mogę handlować po pracy, bo przed raczej nie będzie mi się chciało wstawać, zdaję sobie sprawę, że jestem leniwy, nie będę do tego w ten sposób podchodził, więc będę handlował po pracy. Okej, kończę pracę o 16, w domu jestem o 17, pytanie, o której mogę usiąść przy wykresach. No, muszę wziąć pod uwagę, że trzeba by zjeść obiad, pewnie coś, może będzie godzina 18. No i do której? No to mogę siedzieć sobie, nie wiem, do 9, do 10. Dobrze, żebyśmy to określili. To będzie nam bardzo, bardzo potrzebne. Z drugiej strony ktoś może chodzić na popołudnie do pracy i będzie handlował wtedy od rana. Możemy jak najbardziej coś takiego zrobić. Można też oczywiście to pogodzić, jak ktoś ma system zmianowy. Najpierw pracuje od rana, później po południu, wszystko jesteśmy w stanie sobie dograć. Po co nam jest to potrzebne? Między innymi po to, żeby wybrać rynki, na których będziemy handlowali. No bo teraz, jeżeli handlujemy na przykład przed pracą od rana, no to preferencyjnym byłoby handlowanie na rynkach europejskich, czyli jakieś pary walutowe z Europy typu euro, frank szwajcarski, funt brytyjski może być, polski złoty może być, bo to są rynki, na których właśnie w godzinach porannych i wczesno-popołudniowych poznajemy najważniejsze, istotne publikacje, więc zmienność na tych rynkach od rana może być większa niż w godzinach popołudniowych. Z drugiej strony, gdyby ktoś chciał handlować wieczorami, no to tutaj będą lepsze rynki amerykańskie typu Stany, typu Kanada, bo tam właśnie w tych godzinach, czyli godzinach popołudniowych czasu polskiego, publikowane są zazwyczaj najistotniejsze raporty makroekonomiczne i też zmienność będzie większa właśnie w godzinach popołudniowych. I teraz, jeżeli tradujemy przed albo po pracy,
to ważne jest to, żeby handlować przede wszystkim na niskich interwałach czasowych. Nie wykraczamy poza interwał na przykład godzinowy czy 30-minutowy, też wydaje mi się, że byłby zbyt wysoki. Dlaczego? Dlatego, że kluczowym w tym podejściu jest to, żeby w tym naszym, nazwijmy sobie takim oknie handlu, kiedy my chcemy handlować, można było otworzyć, zrobić analizę, poczekać na sygnał transakcyjny, otworzyć pozycję, zarządzać pozycją i optymalnie, jeżeli będzie to możliwe, tą pozycję zamknąć z zyskiem. Oczywiście będą takie sytuacje, kiedy pozycji nie uda nam się zamknąć, ale wszystkie pozostałe elementy powinny zostać wypełnione. I teraz jeżeli dajmy na to, że ktoś jest w stanie poświęcić 4 godziny w ciągu dnia na trading i będzie handlował na interwale jednogodzinowym, no to w ciągu tych 4 godzin utworzą mu się 3-4 świece, czyli nie będzie w stanie tak naprawdę skutecznie handlować, bo nie pozwoli sobie, nie da sobie szansy na to, żeby rynek dał mu sygnały transakcyjne. Musimy poruszać się na niższych interwałach czasowych, gdzie wszystko dzieje się szybciej i jednak tamte sygnały mogą się pojawiać. Więc interwał 5-minutowy, interwał 15-minutowy, wydaje mi się, że tu będą jak najbardziej wskazane. W związku z tym, że handlujemy na niskich interwałach czasowych, to też będziemy wykorzystywali mniejszą ilość rynków. Nie będziemy obserwowali 20 wykresów, no bo nikt nie jest w stanie obserwować 20 wykresów na interwale 5-minutowym i podejmować jeszcze szybko decyzje inwestycyjne. Więc wybieramy sobie, to może być jeden wykres, bo sam osobiście ja tak nie handluję, natomiast znam osoby, mam dwóch znajomych, którzy handlują na jednym rynku. Jeden handluje na DAX-ie, niemieckim indeksie, drugi handluje na rynku złota i to są osoby, które nie tykają innych rynków. One wyspecjalizowały się w tym jednym i nic więcej nie jest im do szczęścia potrzebne, więc to też obala pewien taki mit i pewien taki stereotyp, że im więcej, tym lepiej. Typu im więcej rynków będę obserwował, tym więcej zarobię. Im więcej pozycji otworzę, tym więcej zarobię. To jest nieprawda. Czasami możemy otworzyć jedną pozycję i zarobić na niej 10%, a otwierając 10 pozycji zarobimy 2%, bo połowę będziemy tracili, więc trochę zarobimy, trochę stracimy, trochę zarobimy, trochę stracimy. To nie zawsze więcej znaczy lepiej, czasami faktycznie ograniczyć sobie pracę i ograniczyć sobie wszystko inne i tak wyjdziemy finansowo na tym lepiej i znam bardzo, bardzo wiele osób, które właśnie jest takimi spekulantami, gdzie otwierają setki transakcji niekiedy dziennie, no i jakichś wielkich wyników finansowych nie ma, na pewno nie są to wyniki dużo, dużo lepsze od moich, gdzie ja na przykład jestem w stanie otworzyć kilka pozycji w ciągu roku, na przykład na giełdzie papierów wartościowych w ubiegłym roku otworzyłem tylko 2 transakcje i zarobiłem na nich 20%, nie robiąc prawie nic, zakupiłem akcje 2 spółek, nie robiłem nic. Oczywiście na rynku Forex raczej inwestujemy w krótszym horyzoncie czasowym, ale to nie chodzi o to, żeby otwierać 2 transakcje na rok, tylko że niekoniecznie musimy ich otwierać 200 dziennie, więc tu bardziej o to mi chodziło. Natomiast wybieramy sobie rynki, na których chcemy handlować. No i bardzo ważne, jeżeli kończy nam się czas, musimy iść spać na przykład, albo musimy wyjść do pracy, bo handlowaliśmy od rana, a mamy otwartą pozycję, to bardzo, bardzo ważne jest to, żeby tą pozycję zabezpieczyć, czyli albo ustawiamy dla niej stop loss, albo jeżeli pozycja już wykazuje jakiś zysk, to zabezpieczamy sobie zysk, przesuwając stop loss na przykład na break even, albo nawet na jakiś mały plus, bo tak naprawdę powinniśmy podejść do tego tradingu w taki sposób, że jak ja idę już do pracy, no to już nie zerkam wtedy na platformę, nie sprawdzam sobie co 5 minut na telefonie, czy moja pozycja jest w zysku, czy jest w stracie, bo jak tak zaczniemy robić, no to tak naprawdę jedno i drugie będzie poszkodowane. Nasza praca będzie poszkodowana, bo my nie będziemy potrafili się na niej skupić i nasz trading też będzie poszkodowany, bo spoglądając co chwilę na wykresy z punktu widzenia telefonu, gdzie nie mamy zrobionej żadnej szczegółowej analizy, wykres jest dosyć mały i nie mamy w tym wprawy, nie jesteśmy w stanie skupić się na spokojnie na tej analizie, bo cały czas ktoś krzyczy, ej, Zdzisiu, weź już tam, chodź, bo taśma się kręci, no to będziemy mieli problem, bo nie skupimy się ani na tradingu, ani na niczym innym. Nie daj Boże, zaczniemy podejmować pochopne decyzje na podstawie tego, że o, bo cena idzie w przeciwnym kierunku, my mamy stratę, to zaczniemy sobie uśredniać, bo jak odbije, to szybciej odrobimy te straty. To jest pierwszy krok do tego, żeby wyzerować rachunek. I ja zdaję sobie sprawę, że część z Państwa będzie musiała przez to przejść, bo ja też przez to przechodziłem. I my jako ludzie po prostu jesteśmy tak skonstruowani, że uczymy się na błędach, ale niewielu z nas jest w stanie uczyć się na cudzych błędach. Większość rzeczy musimy przerobić sami, więc musimy przejść przez to, stracić te pieniądze, wyciągnąć wnioski i wtedy będziemy o to mądrzejsi. Ja dzisiaj mogę to mówić, bo sam w takie głupie sposoby pieniądze potraciłem. Na szczęście było to odpowiednio dawno temu, że już wszystko to mam odrobione, natomiast faktycznie nie polecam tego typu podejścia, zawsze lepiej na chłodno, czyli określamy sobie ramy czasowe, wtedy i wtedy chcemy handlować, na takich i takich rynkach chcemy handlować.
jak to godzimy. Później przejdę jeszcze do innej strategii, którą będziemy mogli z tą pogodzić, bo zdaję sobie sprawę, że przed chwilą powiedziałem, że ktoś może mieć 4 godziny po południu w ciągu dnia, żeby tradować. I faktycznie, jak ktoś jest studentem, singlem, mieszka z rodzicami, no to on faktycznie może te 4 albo nawet więcej godzin w ciągu dnia znaleźć, ale jak ktoś ma rodzinę, żonę, męża, bo przecież są z nami też dzisiaj kobiety, do tego dochodzą dzieci, dom na utrzymaniu, który trzeba posprzątać i tak dalej, no to zdaję sobie sprawę, że niewiele jest osób, które faktycznie są w stanie wygospodarować te 4 godziny w ciągu dnia, ale będziemy mieli strategię, która można z tą połączyć i wtedy każdy będzie w stanie znaleźć nawet więcej czasu, bo i 6 godzin w ciągu dnia będzie w stanie na trading znaleźć. Ale do tego sobie dajdziemy bodajże w trzeciej strategii. Natomiast przejdźmy sobie do drugiej, do tradingu z wykorzystaniem zleceń oczekujących. To jest sposób tradingu, który w dużej mierze mogą wykorzystywać osoby wykorzystujące formacje harmoniczne, czyli handlujące w oparciu o formacje harmoniczne, jakieś gartleje, nietoperze i inne tego typu formacje. Natomiast nie tylko. Przede wszystkim jest to strategia dedykowana dla osób, które handlują w oparciu o konkretne poziomy. Czyli jeżeli ktoś otwiera swoje pozycje w oparciu o analizę price action, czyli w oparciu o wyznaczanie horyzontalnych poziomów wsparcia i oporu, to jak najbardziej taką strategię może stosować. Dlatego, że wsparcie, opór horyzontalny to jest stały poziom. Możemy sobie taki poziom wyznaczyć z wyprzedzeniem, czekać aż rynek do niego dotrze i jak rynek do niego dotrze, to wtedy możemy sobie śmiało taką pozycję ewentualnie otwierać. Strategia nie będzie natomiast sprawdzała się dla osób, które handlują w oparciu o dynamiczne wskaźniki typu na przykład średnie kroczące. Średnie kroczące to jest wskaźnik, którego wartość zmienia się wraz z pojawieniem każdej kolejnej świecy i wtedy zlecenia oczekujące nie będą nam się sprawdzały, bo zlecenia oczekujące działają w ten sposób, że my jesteśmy w stanie wykonać sobie na przykład analizę rano typu idę na 8 do pracy, wstaję pół godziny wcześniej niż normalnie powinienem wstawać, czyli wstaję na przykład 6, 6:30, siadam sobie przed komputerem, wykonuję sobie analizę i wyznaczam sobie poziomy w okolicy których chciałbym handlować, w okolicy których chciałbym otwierać swoje pozycje, natomiast tych pozycji nie otwieram, po prostu ustawiam zlecenie w okolicy takiego miejsca i dopiero jak rynek do tego miejsca dotrze, tam moje zlecenie zostanie aktywowane. Za chwileczkę pokażemy sobie to na wykresie, na przykładzie, jak coś takiego może wyglądać. Natomiast w przypadku wskaźników ruchomych takich poziomów nie będziemy w stanie wyznaczyć, bo za każdym razem z pojawieniem się każdej kolejnej świecy powinniśmy to aktualizować. Tutaj możemy już handlować na interwałach różnych. Może niekoniecznie schodziłbym do interwału 5-minutowego, bo musimy jednak brać pod uwagę, że my spoglądamy sobie na wykres na przykład przed pracą i później będziemy na niego spoglądali dopiero po pracy. W ciągu na interwale 5-minutowym mogłoby się to za szybko rozwijać, natomiast 30-minutowy, jednogodzinowy jak najbardziej już powinny tutaj być interwałami bardzo, bardzo fajnymi. I tutaj widzę, że kilka osób wskazuje w komentarzach swoje adresy mailowe. Domyślam się, że chodzi tutaj przede wszystkim o otrzymanie dostępu do nagrania, natomiast jeżeli chcecie Państwo dostęp do nagrania, to tutaj proponuję odezwać się do Pani Moniki. Ja wysłałem też na czacie bezpośredni adres mailowy do Pani Moniki. Pani Monika to jest opiekun klienta właśnie w FP Markets, u partnera naszego dzisiejszego spotkania i najlepiej napisać do niej maila, odezwać się i powiedzieć, że brało się udział w tym dzisiejszym spotkaniu i chciałby się otrzymać dostęp do nagrania. Całe spotkanie jest nagrywane, więc nie będzie z tym najmniejszego problemu i taki link do tego nagrania będzie można jak najbardziej też otrzymać. I pojawiło się też w międzyczasie drugie pytanie, czy można gdzieś kopiować moje ruchy? Nie, moich ruchów kopiować nie można. Z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że ja handluję w sposób bardzo nudny i zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób nie chce handlować tak jak ja, bo ja jestem bardzo, bardzo cierpliwy i ja lubię trzymać pozycję przez długi czas, w sensie otworzyć ją i ją trzymać, a nie otworzyć ją i ją zamknąć za 10 minut, więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że kiedyś coś takiego praktykowałem, że miałem nawet rachunek podpięty na MyFXbooku, tylko że to bardzo negatywnie wpływało na moją psychikę, bo ja zamiast skupiać się na konsekwencji i realizacji mojej strategii, to skupiałem się na tym, jak ten wykres będzie wyglądał mniej więcej na platformie, na której go udostępniam i o wiele lepiej mi się handluje, jak tego nie ma, natomiast czasami zdarza mi się powiedzieć na przykład, jakie pozycje mam w swoim portfelu i tak dalej, zazwyczaj mówię tu ewentualnie w ramach niedzielnych odpraw, które prowadzę co tydzień.
Czy powiem o detalach swojej strategii podczas któregoś spotkania? Poruszymy detale poniekąd moich dwóch strategii. Jedną, której handlowałem kiedyś, jedną, którą handluję obecnie. Będziemy podchodzili do tego w podobny sposób właśnie, jak ja handluję, ale jeżeli mówimy o strategiach na rynku Forex, bo zupełnie inne strategie mam na przykład na rynku kryptowalut i jeszcze inną mam na rynku akcji. My skupiamy się tutaj na rynku kontraktów CFD, na rynku walutowym przede wszystkim, bo ja handluję na walutach, nie handluję na indeksach. I tak będziemy sobie te założenia omawiali, ale dopiero w kolejnych tygodniach. Dzisiaj do tego jeszcze nie będziemy dochodzili. Natomiast zlecenia oczekujące, plusy i minusy. No bo to jest tak, że każdy chciałby znaleźć rozwiązanie najlepsze. Natomiast rozwiązań do handlu jest bardzo wiele, ale nie ma rozwiązania idealnego, bo my między sobą się bardzo mocno różnimy. Każdy z nas ma inny temperament, ma inną awersję do ryzyka, każdy z nas jest w innym wieku. Ja wiem, że teoretycznie kwestii wieku nie powinienem poruszać, ale kwestie wieku są tu dość kluczowe, bo w zależności od tego, ile mamy lat, na takim etapie życia jesteśmy i takie mamy priorytety. Priorytety w ciągu naszego życia się zmieniają i chyba każdy, kto ma lat, nie wiem, 25, 30, 40, doskonale wie, że inne miał priorytety mając lat 15, 20, a inne ma w wieku 30, 40, 50 i tak dalej. W związku z tym nasze podejście do tradingu też będzie się zmieniało, bo mając lat 20, będziemy myśleli o tym, dobra, ja mam lat 20, jestem młody, zainteresowałem się Forexem, teraz ja będę zawodowym traderem, nauczę się tego i będę zawodowo handlował. Mając lat 30, 40, 50, ktoś może podejść do tego w ten sposób, okej, ja mam fajną pracę albo prowadzę swoją firmę, no ale wiem, że jest na rynku coś takiego jak inflacja, która niszczy wartość naszych oszczędności, trzeba te oszczędności w jakiś sposób lokować, więc ja będę sobie inwestował, natomiast nie mam ambicji, żeby stać się zawodowym traderem, ale ucieszę się, jak na przykład w ciągu roku uda mi się zarobić na wakacje, czy raz na 2-3 lata uda mi się zarobić na przykład na nowy samochód z salonu, więc te priorytety nasze też będą się różniły i nasze podejście do tradingu też będzie różne. I nie ma rozwiązania lepszego ani gorszego. Jest rozwiązanie, które dla nas będzie lepsze. I idealnym przykładem są tutaj kwestie związane bezpośrednio ze skutecznością strategii, dlatego że budując swoją strategię, musimy zdawać sobie sprawę z jednej kwestii, a mianowicie z takiej, że nie zbudujemy strategii stuprocentowo skutecznej. W sensie nie będziemy w stanie otwierać pozycji i każdej pozycji zamykać z zyskiem. To jest po prostu niewykonalne, bo takie strategie nie istnieją. Natomiast to, że my zamykamy pozycję ze stratą, to nie jest nic złego. To nie jest tak, że jeżeli ja zamknąłem pozycję ze stratą, to ja popełniłem błąd. Nie, bo strata to nie jest synonim błędu. Jeżeli ja mam strategię, której skuteczność wynosi na przykład 70%, to oznacza, że średnio na 10 transakcji 7 będzie zyskownych, 3 będą stratne. I teraz ja, jeżeli 7 razy z rzędu zarobiłem i kolejnym razem stracę, to nie jest wynik mojego błędu, to nie jest błąd. Po prostu moja strategia ma taką skuteczność, że z sygnałów, które generuje, tyle a tyle jest zamykana ze stratą, a tyle i tyle jest zamykanych z zyskiem. Na rynku chodzi o to, żeby mieć przewagę w długim terminie. Nie o to, żeby każdą pozycję zamykać z zyskiem, tylko o to, żeby jednak sumarycznie w długim horyzoncie czasowym móc zarabiać. Prosty przykład. Ktoś prowadzi biznes. Na przykład niech to będzie warzywniak, ale nie ma swoich upraw, tylko wszystko kupuje od dostawców. No i teraz musi wiedzieć, ile zamówić jabłek, gruszek, pomarańczy, ziemniaków, papryk i tak dalej. I on nie wie, czy wszystko sprzeda. Najważniejsze, żeby to, co sprzeda, pokryło koszty firmy, prowadzenia firmy, czyli lokal, zatrudnienie pracowników, ZUS-y i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Plus musi to pokryć straty z towaru, który wyrzuci, bo na przykład minie termin przydatności do spożycia, albo jabłka zgniją, ziemniaki się zrobią miękkie, nie wiadomo co jeszcze, i musi zostać mu na górkę. Jeżeli zostanie mu na górkę, biznes jest rentowny i podobnie chodzi w tradingu. Nie o to, żeby każdą pozycję zamykać z zyskiem. W związku z czym jesteśmy w stanie podzielić strategię na takie dwie grupy. Ja je roboczo nazywam strategiami agresywnymi i konserwatywnymi. Te konserwatywne to są strategie, które mają właśnie dość wysoką skuteczność, czyli na przykład 70%. Z drugiej strony mamy strategie agresywne, czyli takie, których skuteczność wynosi powiedzmy 20-30%, o wiele, wiele mniej. Na pierwszy rzut oka ktoś powie, no dobra, ale po co mi strategia ze skutecznością 30%, skoro ja chcę 70%, bo 70% będzie lepsze, bo da mi więcej zarobić. To jest takie błędne przekonanie, bo bardzo często jest tak, że te strategie, w których częściej zamykamy pozycje ze stratą, dają lepsze stopy zwrotu finalnie, bo mając strategię konserwatywną z wysoką skutecznością, jednak stosunek zysku do ryzyka przy pojedynczej transakcji jest stosunkowo mały. To może być 1 do 1, 1,5 do 1, 2 do 1, czyli załóżmy, otwieram 10 transakcji, 7 zamykam z zyskiem, niech będzie
1 do 1, czyli mamy 7% zysku. W kolejnych trzech transakcjach tracę po 1%, czyli 7 odjąć 3, mamy plus 4. Po 10 transakcjach mam z przykładu 4% zysku. Z drugiej strony mam strategię tą bardziej agresywną, tylko 3 pozycje zamknę z zyskiem, ale mój zysk będzie wynosił na przykład 5 do 1, czyli mam 3 transakcje, na których zarobię 5 do 1, czyli 15%. Z pozostałych 7 stracę po 1%, to jest 15 odjąć 7, mamy plus 8, czyli automatycznie mamy tak naprawdę dwukrotnie lepszy wynik niż przy strategii konserwatywnej. Oczywiście to jest przykład, prosty przykład, natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie ma strategii lepszej i gorszej i wybór strategii między konserwatywną a agresywną nie powinien być podejmowany w oparciu tylko i wyłącznie o zyskowność samej strategii. On powinien być podejmowany przede wszystkim o nasze podejście do tradingu i przede wszystkim o naszą awersję do ryzyka, bo może być tak i idealnym przykładem wydaje mi się, że ja tutaj będę, bo znam strategie bardziej ryzykowne, które dają o wiele, wiele wyższe stopy zwrotu z inwestycji niż ja osiągam i mam znajomych, którzy handlują i zarabiają dużo więcej niż ja, tylko że ja jestem świadom mojej psychiki i jestem świadom tego, że handlując taką agresywną strategią, ja nie byłbym w stanie wytrzymać zbyt długo. Chwilę bym pohandlował, ale albo później byłbym wypalony, albo bym się za bardzo stresował, albo na końcu przestałbym się trzymać mojego trading planu. Więc ja wolę małą łyżeczką, ale wciąż w swoim tempie, mając swoje zyski tak, jak do tego przywykłem, niż rzucić się na głęboką wodę, pozarabiać może przez pół roku, a później pod wpływem emocji stracić wszystko. Więc powinniśmy najpierw jednak poznać troszeczkę siebie i nie podejmować decyzji na podstawie tego, że albo mój kolega tak handluje i ja też tak będę, bo może ja mam inne usposobienie i u mnie się to nie będzie sprawdzało. Ale troszeczkę odbiegłem od tematu, więc wracamy do tego wykorzystania właśnie zleceń oczekujących. Plusy, minusy. Na pewno plusem wykorzystania zleceń oczekujących jest dość mocne ograniczenie emocji, dlatego że w tradingu te emocje, one są cały czas właściwie, ale są takie dwa momenty, kiedy te emocje są największe. Jednym z momentów jest ta chwila, kiedy otwieramy nasze zlecenie i widzimy w oknie terminala te wszystkie cyferki, że tutaj zysk, tutaj strata, to się zaczyna ruszać i te emocje zaczynają się pojawiać naprawdę bardzo, bardzo duże. I drugi moment, kiedy te emocje też są bardzo duże, to jest moment, kiedy tą pozycję chcemy zamknąć, bo zastanawiamy się, no co będzie, jak ja tą pozycję zamknę, a rynek pójdzie dalej w tym kierunku, albo jeżeli ja jej nie zamknę, a rynek zawróci, to wtedy oddam całość zysków. I to są takie dwa momenty, kiedy faktycznie te emocje są bardzo, bardzo duże. Przy zleceniach oczekujących tego nie ma, bo my podejmujemy decyzję o otwarciu jakiegoś zlecenia na chłodno, w momencie, kiedy rynek jeszcze do tego poziomu nie dotarł, robimy sobie analizę, podejmujemy decyzję, wyłączamy platformę i tak naprawdę później przychodzimy, patrzymy, o, nasze zlecenie jest aktywne i tyle. Więc te emocje na pierwszym etapie już mamy wyeliminowane. Druga kwestia to jest może nie tak stuprocentowo pełna automatyzacja, jak to na tym slajdzie napisałem, że nie musimy nic zrobić, no bo tak to byśmy musieli mieć bota, jednak decyzję podejmujemy sami, ale możemy ustawić sobie zlecenie z góry, ustawić stop loss zabezpieczający to zlecenie, ustawić sobie take profit i tak naprawdę o tym zleceniu zapomnieć. Przyjść za jakiś czas, sprawdzić, czy ono się otworzyło, czy ono się zamknęło z zyskiem, czy ze stratą i tak naprawdę nic więcej nas za bardzo nie interesuje. Przykład, jak coś takiego może wyglądać. Mamy tutaj przykładowe spadki. I teraz mieliśmy wcześniej linię tendencji wzrostowej, taki przykład czysto techniczny. Pojawił się dynamiczny impuls spadkowy, pokonana została linia tendencji, widzimy ok. To jest sygnał potencjalnej zmiany nastawienia rynku z wzrostowego na spadkowy. I teraz tak, widzimy, że spadki zatrzymały się w okolicy jednego technicznego poziomu wsparcia, tu były dołki, korekta i kolejny impuls spadkowy. Wsparcie zostało pokonane i z technicznego punktu widzenia, w momencie, kiedy rynek pokonuje jeden techniczny poziom wsparcia, automatycznie otwiera sobie drogę do kolejnego poziomu wsparcia. Tu pojawia się pytanie, jaki interwał. To akurat ten przykład jest z interwału dziennego, natomiast to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest klasyczna analiza price action, a klasyczną analizę price action możemy robić tak samo na interwale 5-minutowym, jak i na interwale tygodniowym. Także interwał czasowy nie odgrywa tutaj najważniejszej roli, to można zrobić na interwale 1-godzinowym, 4-godzinowym, dziennym, na 15-minutówce, wszędzie będzie dokładnie tak samo to wyglądało. No i teraz, jeżeli rynek pokonał jedno wsparcie, spodziewamy się, że spadki będą kontynuowane do kolejnego wsparcia. Więc co musimy zrobić? Pierwsze, co musimy zrobić, to spojrzeć sobie na lewą stronę wykresu i znaleźć poziom, który jest niżej od obecnej ceny i jest technicznym poziomem wsparcia. Widzimy,
że to jest ta strefa, bo tu były dołki, w tym miejscu zatrzymały się te spadki i rozpoczęły się kolejne wzrosty, więc bardzo, bardzo ciekawy dołek, w związku z czym możemy sobie tutaj takie zlecenie wystawić. I teraz, co dalej? Możemy szukać dodatkowego potwierdzenia. Ja w tym przypadku wykorzystałem akurat dwa mierzenia Fibonacciego, dwa zewnętrzne. Pierwsze mierzenie jest z wcześniejszego impulsu i mamy tutaj wartość 127%. Drugie mierzenie jest z ostatniej korekty wzrostowej i było tutaj 161,8%. Stworzyła nam się taka strefa, taki klaster Fibonacciego biegający się z technicznym poziomem wsparcia, który sobie wyznaczyłem. I teraz mając takie poziomy wyznaczone, oczekujemy, że notowania będą właśnie osuwały się do tego konkretnego poziomu i tu będę chciał otwierać swoje zlecenie. Co mogę zrobić? Mogę ustawić swoje zlecenie od razu. Oczywiście może nie zawsze idealnie na tym poziomie, może delikatnie wyżej, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że rynki finansowe nie poruszają się z aptekarską precyzją. Czyli to, że my wyznaczymy sobie jakiś konkretny poziom, to nie jest równoznaczne z tym, że rynek musi dokładnie co do punktu, co do pipsa do tego poziomu dotrzeć. Czasami będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy rynek delikatnie do takiego poziomu nie dotrze, trochę nam zabraknie, czasami delikatnie go wybije. Każdy poziom to jest jakaś strefa, więc te kilka pipsów wyżej, niżej powinniśmy brać pod uwagę jako taki przysłowiowy bufor. No i co wtedy? OK, mamy wsparcie wyznaczone, więc wiem, tu chcę otworzyć swoje zlecenie. Największym problemem przy wykorzystaniu zleceń oczekujących jest to, że swoje zlecenia składamy w momencie, kiedy rynek jeszcze tam nie dotarł. A w momencie, kiedy rynek tam nie dotarł, to nie pojawiła się żadna reakcja popytowa, nie ma formacji świecowej, czyli nie za bardzo wiemy, gdzie ustawić swój stop loss. Bo w momencie, gdyby rynek do tego wsparcia dotarł, zróbmy sobie niżej i załóżmy, stworzy nam się taki pin bar z takim knotem, no to ja wiem, że jeżeli zlecenie otwieram na przykład tu, na wzrosty, no to stop loss musi być poniżej świecy sygnalnej, czyli tutaj, poniżej knota. Tu tej świecy nie ma, bo rynek jeszcze tam nie dotarł. No to co warto zrobić? Znowu patrzymy na lewą stronę wykresu i widzimy, ok, jeżeli ja mam poziom tu, ale widzę, że średnio rynek wybijał ten poziom o tyle, to ustawmy stop loss poniżej tych wybić. Wtedy automatycznie mamy większe prawdopodobieństwo, że ten stop loss nie zostanie fałszywie wybity, niż gdybyśmy go ustawili tak bardzo, bardzo ciasno i faktycznie narażalibyśmy się na ryzyko takiego wybicia. Co dalej? Przejdźmy sobie do kolejnego screena. Widzimy, rynek dotarł do tego poziomu, czyli już nasze zlecenie zostało aktywowane. No i teraz co dalej? Jeżeli w tym miejscu otwierałem pozycję na wzrosty, to też warto by było zastanowić się, gdzie tą pozycję będę chciał zamknąć. Jeżeli rynek, znowu z technicznego punktu widzenia, jeżeli rynek odrzuca techniczne wsparcie, to otwiera sobie drogę do wzrostu w okolice najbliższego oporu. Najbliższy opór to było ostatnio pokonane wsparcie, czyli tu był dołek, wcześniej też, czyli to jest potencjalny zasięg dla wzrostów, które będą nas w tym przypadku interesowały. Natomiast nim przejdziemy sobie do sytuacji, która nastąpiła po tym wszystkim, to też znowu plusy i minusy tej całej sytuacji, bo to nie jest tak, że trading z wykorzystaniem zleceń oczekujących jest taki idealny, pozbawiony wad. On ma swoje plusy, on ma swoje minusy. Na pewno jest to swego rodzaju strategia, którą będą wykorzystywały osoby mające nieco wyższą awersję do ryzyka, czyli bardziej osoby skłonne handlować w oparciu o tą agresywną strategię niż osoby handlujące w oparciu o tą bardziej konserwatywną strategię. Dla tych konserwatystów, takich jak ja na przykład, tak oczywiście żartobliwie mówię, będę miał kolejną strategię i ona będzie bardzo, bardzo podobna, ale jednak będzie dla osób, które wolą mniejsze ryzyko, dla osób lubiących większe ryzyko i ewentualne większe zyski można wykorzystać właśnie coś takiego. No i teraz załóżmy. W tym miejscu otwieramy swoje zlecenie. Jaki jest plus? Plus jest taki, że jeżeli nie czekamy na sygnał transakcyjny, no to otwieram swoje zlecenie już tu, po cenie, którą założyłem. W momencie, gdybym czekał na sygnał transakcyjny, to ewentualnie takie zlecenie otworzyłbym w tym miejscu. Dopiero tu pojawiła się jakaś większa reakcja popytowa. Czyli różnica jest spora, bo stop loss w jednym i drugim przypadku byłby podobny. Mniej więcej tu, czyli to jest ta odległość. Jeżeli tutaj mamy stop loss, no o połowę mniejszy tak naprawdę niż tu, tu jest dwukrotnie większy niż ten, to automatycznie stosunek zysku do ryzyka też będzie o wiele, wiele lepszy. Otwierając pozycję tutaj, ze stop lossem tutaj i z zyskiem potencjalnym tu, no mielibyśmy mniej więcej 2 do 1. Otwierając pozycję tutaj, ze stop lossem tutaj, zysk tu to wynosiłby 1, 2, 3, myślę, że z 4, 5 do 1 to na pewno tutaj moglibyśmy śmiało mieć może nawet więcej, więc minus jest taki, że nie czekamy na sygnał,
czyli nie czekamy na informację, że rynek może to wsparcie odrzucić, czyli może je pokonać i wtedy my stracimy, czyli część tych pozycji, może nawet większość, będziemy zamykali ewentualnie ze stratą. Natomiast w momencie, kiedy pojawi się zysk, to stosunek zysku do ryzyka z pojedynczej transakcji będzie o wiele, wiele większy niż w przypadku, gdybyśmy na ten sygnał czekali. Czyli to jest takie idealne zestawienie między strategią konserwatywną, czyli tą, a strategią agresywną, czyli tą, mały stop loss, wysoko zysk, duży stop loss, no i zysk o wiele, wiele niżej. I teraz tak, pan Zbyszek tutaj pyta, jak bronić się przed czyszczeniem stop lossa. Przede wszystkim, żeby chronić się przed czyszczeniem stop lossa, warto te stop lossy ustawiać troszeczkę większe. W sensie, jeżeli tak, mamy na przykład świecę sygnalną, niech to będzie pin bar, który wygląda w ten sposób, to nie ustawiam zlecenia stop loss tutaj, bo muszę brać pod uwagę wartość spreadu. Jak ustawię zlecenie tutaj, no to tak naprawdę wystarczy, że rynek zrówna się z tym poziomem, mój stop loss zostanie wybity. Więc ustawiamy to zawsze delikatnie, delikatnie wyżej. Albo w przypadku handlu na wzrosty, delikatnie niżej. I to jest tak naprawdę sposób, który ja stosuję, czyli ustawiam troszeczkę dalej to zlecenie obronne. Wiadomo, to jest kosztem zyskowności, czyli stosunku zysk do ryzyka w pojedynczej transakcji, ale to gdzieś tam no, broni troszeczkę przed tymi fałszywymi wybiciami. Czy korzystam z alarmów dających znać, że pozycja została otwarta? Na ten moment nie korzystam, bo ja w tym momencie dzisiaj nie handluję z wykorzystaniem zleceń oczekujących. Handlowałem tak i o tym mówię, natomiast w dniu dzisiejszym w taki sposób nie handluję, tak samo jak nie handluję przed i po pracy na niskich interwałach. Handlowałem tak, przeszedłem przez to i uznałem, że fajne, ale nie dla mnie na dłuższą metę. W sensie mam czasami takie myśli, że może dobrze by było wziąć sobie na przykład tydzień albo dwa wolnego od wszystkiego. Powiedzieć wszystkim, z którymi współpracuję, że słuchajcie, potrzebuję tydzień, dwa urlopu, nie robię nic i sobie pohandlować na niskich interwałach. Ale wiem, że ja po tym tygodniu czy dwóch nie będę chciał tego ciągnąć dalej. Jako zajawkę na krótki czas, jako takie oderwanie, spoko, ale w dłuższym horyzoncie czasowym uważam, że to nie dla mnie. Znam osoby, które się w tym super czują. Ja się czuję lepiej na wyższych interwałach. Osoby, które handlują na niższych, gorzej czują się na wyższych. Także każdy musi znaleźć swój sposób, swój model. My dzisiaj pokazujemy różne te podejścia. No i teraz, co się wydarzyło dalej? Mamy otwarte nasze zlecenie. Ok, tu już nam się usunęło. Mamy otwarte zlecenie i rynek bardzo ładnie w ciągu kolejnych dni wzrósł. Więc bez znaczenia, czy byśmy otwierali pozycję ze zleceniem oczekującym, czy później, i tak można było tutaj akurat zarobić. Ale przejdźmy do tej trzeciej strategii, która poniekąd jest taką alternatywą dla osób, które wolą mieć jednak częściej rację, nazwijmy to częściej rację, czyli wyższą skuteczność, ale też chciałyby handlować w oparciu o konkretne poziomy, tylko chciałby poczekać, aż rynek do takiego poziomu dotrze, zamiast otwierać pozycję szybciej. Ale z drugiej strony nie chcą siedzieć przy wykresach cały czas, albo dla osób, które handlują przed bądź po pracy, chcą tak handlować, ale nie mają wystarczająco czasu, żeby 4 godziny spędzić przed wykresami. I teraz dla takich osób idealnym rozwiązaniem jest trading z wykorzystaniem alarmów. Do czego potrzebna siatka? Pan Paweł tutaj pyta. Tak naprawdę do niczego i na kolejnych przykładach tej siatki nie będzie. Ja siatki nie stosuję, kiedyś ją miałem, na niektórych wykresach ją mam, czasami jej nie usunę, natomiast w większości przypadków tej siatki nie stosuję. Natomiast niektórym osobom to pomaga, bo ona określa pewne poziomy, pełne poziomy, natomiast ja siatki, to nie jest tak, że ona do czegoś była potrzebna, po prostu znalazła się na wykresie. Handel z wykorzystaniem alarmów. Do czego on jest dobry? Przede wszystkim do tego, że on umożliwia handel w dowolnym czasie. W odróżnieniu od zleceń oczekujących, tutaj też handlujemy w oparciu o sztywne poziomy, czyli znowu strategie oparte o średnie kroczące będą nam odpadały, strategie w oparciu o, nie wiem, Ichimoku będą nam odpadały, natomiast strategie w oparciu o horyzontalne poziomy jak najbardziej będą nam się sprawdzały. Tylko zamiast ustawiać sobie zlecenie, ustawiamy tylko alarm i platforma zamiast otwierać nasze zlecenie, daje nam sygnał dźwiękowy, i wtedy my podejmujemy sami decyzję. Za chwilę też przejdziemy sobie to przez pewien przykład. Natomiast to jest strategia, która bardzo, bardzo fajnie daje się połączyć albo z tradingiem przed, po pracy, albo wręcz z tradingiem w trakcie pracy. I wyjaśnię jedną rzecz. To nie jest tak, że ja teraz kogoś będę namawiał, że słuchaj, kantuj szefa, idź teraz traduj sobie pod stołem. Nie, nie, nie. Nie o to w ogóle chodzi. Ale jestem świadom
zmian, które jednak na rynku pracy wchodzą dość szybkim tempem. Chodzi tutaj przede wszystkim o pracę zdalną. Ja zdaję sobie sprawę, że są zawody, gdzie praca zdalna nigdy się nie pojawi, no bo nie da się zdalnie wybudować komuś domu. Więc jak ktoś pracuje jako budowlaniec, czy nie wiem, kładzie płytki, czy cokolwiek innego i musi być fizycznie w pracy, to u niego się to nie sprawdzi. Ale jednak coraz więcej osób zaczyna pracować zdalnie, a nawet jeżeli osoby pracują nie zdalnie, ale w biurze, to coraz większa część pracodawców, wydaje mi się przynajmniej, podchodzi do kwestii zatrudnienia i takich relacji pracownik-pracodawca w trochę inny sposób, luźniejszy sposób, taki bardziej, może nie powiedziałbym od razu, że przyjacielski, ale przynajmniej nie od razu tak sztywno pan pani i on, bibułkę przez bibułkę. Więc sam byłem kiedyś zatrudniony, co prawda bardzo krótko, bo po okresie próbnym podziękowałem, natomiast w takiej firmie, w której nie było powiedziane, że ty przychodzisz do pracy na 8 godzin i przez 8 godzin masz robić to, co my ci każemy. Masz do zrobienia konkretne cele do zrealizowania, masz swoje zadanie i jeżeli te cele realizujesz w odpowiednim czasie, na przykład masz 8 godzin być w pracy, ale cele realizujesz w 6, to przez 2 godziny możesz robić cokolwiek. Najważniejsze, żeby praca była zrobiona. Jeżeli ktoś pracuje zdalnie, na przykład w domu i ma do zrobienia to i to, to nikt nie będzie go kontrolował, czy on to zrobi w 6 godzin, w 8, czy jemu zajmie to 12. Jeżeli ktoś chce, może to robić przez cały dzień. Najważniejsze, żeby praca była zrobiona. I w związku z tym mamy możliwość handlowania. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli w trakcie pracy skupimy się na tradingu, to ta praca zajmie nam więcej czasu, no ale coś kosztem czegoś. I teraz w jaki sposób? Załóżmy, że zaczynamy pracę o 8, więc siadamy przed wykresami. No nie wiem, niech to będzie godzina 7:40, myślę, że 20 minut w zupełności każdemu powinno wystarczyć. Handlujemy sobie na stosunkowo niskich interwałach czasowych, no bo jeżeli wykorzystujemy tutaj alarmy, to nie będziemy wykorzystywali ich na interwałach dziennych, bo tam się nic nie dzieje. Na interwałach 4-godzinowych można, ale to też nie jest wcale konieczne. Raczej skupiłbym się tutaj na niższych interwałach typu 5 minut, 15 minut, 30 minut, jak najbardziej tak. I wtedy siadamy, robimy sobie analizy wykresów, które nas interesują i ustawiamy sobie zlecenia. Wyznaczamy sobie techniczny poziom oporu i techniczny poziom wsparcia i w okolicy tych poziomów, trochę przed nimi, wyznaczamy sobie konkretne alarmy. Następnie minimalizujemy sobie wszystkie okna, i skupiamy się tak naprawdę na naszej pracy, albo jeżeli ktoś chce handlować tylko przed bądź po pracy, wraca do domu, siada przed komputerem, robi sobie szybciutko tą analizę, ustawia sobie alarmy i on nie musi siedzieć dalej przed komputerem. Może iść odrobić lekcje z dziećmi, może obejrzeć film z żoną, z mężem, może iść skosić trawę, może wyskoczyć sobie do sklepu, nie ma znaczenia. Jak rynek dotrze do wskazanego poziomu, to platforma nas o tym poinformuje. I ja wiem, że teoretycznie mogłoby wydawać się, że mamy pewne ograniczenia sprzętowe, bo musimy być jednak w zasięgu komputera. Jeżeli robimy analizę na komputerze, chcemy dostać sygnał dźwiękowy, taki sygnał pojawi się właśnie w formie sygnału na komputerze, czyli powinniśmy to słyszeć, czyli nie możemy się oddalić za daleko. Natomiast nie każdy wie, albo no nie wiem, może więcej osób wie, ale wydaje mi się, że niewiele osób to wie, że platformę z komputerem, czyli taką desktopową MT4, możemy sobie sparować z mobilną MT4, czyli na smartfonie instalujemy platformę MT4, na komputerze instalujemy sobie platformę MT4, sparujemy je ze sobą, tam jest podany w aplikacji konkretny numer, musimy go w smartfonie przepisać i wtedy ustawiając alarm możemy zaznaczyć sobie notyfikację, żeby przyszła nam na nasz smartfon. To nic nie kosztuje, to nie jest tak, że płacimy za SMS, bo to nie przychodzi w formie SMS-a, tylko w formie takiego powiadomienia wysyłanego bezpośrednio przez platformę, czyli jak przyjdzie do nas żona i powie, słuchaj Arek, robię ci na kolację pyszną pizzę, tylko skończył mi się ser, pójdziesz do sklepu osiedlowego, kupisz mi kostkę sera i będziemy mieli pyszną kolację. No i ja teraz mogę powiedzieć dwie kwestie, albo A, kochanie, nie mogę, bo teraz analizuję wykresy i musisz iść sama, albo B, dobrze kochanie, pójdę, nie ma żadnego problemu, daj mi 5 minut. Na pewno ta druga opcja będzie lepsza i później będę cieszył się, bo zostanę jakoś wynagrodzony, natomiast co robimy dalej? Ustawiamy sobie alarm i ewentualnie jak on przyjdzie na telefon. Jeden warunek, który trzeba spełnić, to jest taki, że komputer cały czas musi działać. Czyli nie jest to opcja, gdzie mogę sobie ustawić alarmy na komputerze w domu, jechać do pracy i wyłączyć komputer. Mogę jechać do pracy, ale komputer w domu i tak dalej musi chodzić, bo to na nim są te alarmy ustawione i ta platforma musi działać. Więc to jest pewne ograniczenie, ale przynajmniej same alarmy już są
za darmo. Więc można to pogodzić i jak ktoś chce godzić to z pracą i handlować cały dzień od rana do nocy, i jak ktoś chce handlować albo przed, albo po pracy, też może coś takiego zrobić. Na przykład, nie wiem, przyszli sąsiedzi czy jacyś znajomi do nas, a my czekamy, bo na wykresie zaraz coś się wydarzy i zaraz może być sygnał transakcyjny. Nie chcemy go przegapić, ale z drugiej strony też nie chcemy podejść lekceważąco do znajomych, przyszli, pofatygowali się, a my będziemy siedzieć cały dzień w komputerze. No to też nie w tym kierunku, wtedy ustawiamy sobie śmiało alarm i możemy siedzieć ze znajomymi. Jak alarm da nam znać, to na 5 minut podchodzimy do komputera i tak naprawdę tyle. Więc możemy wszystko bardzo fajnie sobie pogodzić. Jak w praktyce to wygląda? Wygląda to w ten sposób. Czyli znowu patrzymy sobie na wykres. Tu mamy na przykład interwał jednogodzinowy, ale to nie ma znaczenia. Może być interwał 15-minutowy. To jest drugorzędna kwestia. No i widzimy, że rynek porusza się w trendzie spadkowym. Mieliśmy impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, no i znowu mamy jakąś formę korekty wzrostowej. Widzimy, że rynek sobie bardzo ładnie rośnie, więc patrzymy na lewą stronę wykresu i zaznaczamy techniczny opór. Patrzymy, tu był dołek, wierzchołek, wierzchołek, trzeci wierzchołek, czwarty wierzchołek, bardzo, bardzo fajny opór. Więc poniżej tego oporu mamy dwie opcje. Albo ustawiamy zlecenie oczekujące, to by była ta poprzednia strategia i handlujemy na spadki, albo ustawiamy tylko formę alarmu i czekamy, aż rynek tam dotrze. I teraz jak rynek tam dotrze i dostaniemy sygnał dźwiękowy, powiadomienie, alarm, to nie jest tak, że dostaliśmy powiadomienie, otwieramy pozycję na spadki. Nie, nie, nie. Musimy poczekać do zamknięcia tej świecy, bo samo to, że rynek dotarł do takiego poziomu, nie jest równoznaczne z tym, że ta strefa musi zostać odrzucona. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że prawdopodobieństwo na pokonanie technicznego poziomu w momencie, kiedy rynek do niego dociera, to jest 50% i prawdopodobieństwo na jego odrzucenie to też jest 50%, czyli mamy szansę 50-50. I to sprawia, że handel w oparciu o zlecenia oczekujące obarczony jest wyższym ryzykiem niż handel w oparciu o alarm. W sensie zyskowności tutaj nie porównujemy. Porównujemy tylko statystykę wejść, które będą zyskowne, a stratne, bo zyskowność i skuteczność to są zupełnie dwie różne kwestie. I teraz czekamy do zamknięcia się świecy. Jeżeli taka świeca jest sygnałem transakcyjnym, na przykład jest to pin bar albo doji, to jak najbardziej tak. Jeżeli nie jest to sygnał transakcyjny, no to czekamy może na kolejną świecę, może potrzeba dwóch świec, żeby stworzyła się formacja na przykład objęcia bessy w tym przypadku, czyli znowu musimy trochę dłużej poczekać. Jak taka formacja się utworzy, otwieramy pozycję. Tak więc idźmy dalej. Tu jeszcze trochę minęło, czyli załóżmy, że ktoś w tym miejscu chciałby obserwować wzrosty. No to ma jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą, trzynastą, 14 świec na interwale jednogodzinowym. Siedziałby 14 godzin biedak, żeby doczekać się sygnału. Zdążyłby zakwitnąć, przysłowiowo mówiąc, ustawiając sobie alarm, on może, możemy iść, robić co chcemy, rynek dotrze, da nam znać, nic więcej nas nie interesuje. Nie musimy siedzieć cały dzień przed wykresem, bo to nie o to chodzi, żeby cały dzień siedzieć przed wykresem. Życie jest zbyt krótkie, żeby tak robić. I mamy od razu sygnał transakcyjny i od razu reakcję. Bardzo fajna świeca doji, nagrobek doji z bardzo dużym górnym knotem. No i znowu, gdybyśmy handlowali w oparciu o o zlecenia oczekujące, prawdopodobnie tu byśmy otwierali swoje zlecenie, stop loss były powyżej tej świecy. Jak handlujemy w oparciu o alarm, tu otwieramy swoje zlecenie, stop loss, no ten sam poziom właściwie. Tylko tyle, że jednak odległość od naszego zlecenia do naszego stop lossa jest dwukrotnie wyższa, więc stosunek zysku do ryzyka też będzie zauważalnie niższy, ale to nie oznacza, że to jest od razu gorsza strategia. Po prostu jest to strategia dedykowana dla innych osób. I co robimy dalej? Mamy stop loss, mamy otwarte zlecenie, możemy od razu, i właściwie ja preferuję od razu, zastanowić się, gdzie chcemy księgować zyski, w jaki sposób i tak dalej. O tym będziemy mówić bardzo dużo za tydzień, jeżeli chodzi o zarządzanie pozycjami, bo tam jest bardzo duża lista pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć. To nie jest tylko tak, że gdzie ustawić stop loss i gdzie ustawić take profit. Gdyby tak było, to by było za proste. Tych pytań jest kilkukrotnie więcej i ja wszystkie będę miał za tydzień ładnie przygotowane i przez nie sobie przejdziemy. Ale załóżmy dla przykładu, że chcę realizować zyski w okolicy poprzednich dołków. To jest poziom, który mnie będzie w tym przypadku interesował, więc pozycja została już otwarta. Stop loss został tak naprawdę ustawiony. I jedyne, co powinniśmy zrobić, no to cierpliwie teraz czekać, obserwować sobie ten wykres i patrzeć, co się będzie działo. Patrzymy bardzo ładnie. Trochę to oczywiście trwało, ale koniec końców zysk został zaksięgowany. W tym przypadku, biorąc pod uwagę otwarcie zlecenia tu ze stop lossem powyżej, no to ryzyko, czyli różnica między ceną otwarcia a stop lossem to było 19 pipsów, różnica między otwarciem a zamknięciem zyskiem to było 60, czyli stosunek zysku do ryzyka to było mniej więcej 3 do 1. Gdybyśmy zaryzykowali 1%,
2% kapitału, zarobiliśmy byśmy 3% kapitału, więc to jest mniej więcej ta zależność. No i teraz przejdźmy sobie jeszcze do innego przykładu, drugiego, który też można było w ten sposób wykorzystać. Tu mamy dołek, tu było wybicie, korekta, retest, poziom testowany jako opór. No i skupmy się na tym, co mamy tutaj. Znowu można było ustawiać zlecenia oczekujące, można było ustawić sobie alarm. Ja już tu nie mam tego screena sprzed, bo właściwie alarm już tu by nam się aktywował przy tej świecy. Natomiast tu chodzi o to, żeby pokazać, że jeżeli rynek nam odjeżdża, czyli my otworzyliśmy sobie nasze, patrzymy, ok, to przegapiliśmy, no bo widzimy, że tu była gdzieś tam koło godziny południowej, 12, 13 mniej więcej, no właściwie przed, bliżej 11, no powiedzmy byliśmy na lunchu czy na jakimś drugim śniadaniu, no i tutaj już jest problem, przegapiliśmy, rynek odjechał, czy jest sens otwierać tu pozycję ze stop lossem takim? W mojej ocenie nie, dlatego że rynek bardzo, bardzo często daje nam drugą szansę, nie zawsze, ale bardzo często tak wraca, więc można było otwierać pozycję tutaj ze stop lossem tutaj, można było poczekać i otwierać pozycję na przykład po tej świecy albo gdziekolwiek, biorąc pod uwagę, że to był sygnał, otwierać pozycję na przykład tutaj, wyżej, w tym rejonie, na dowolnej świecy, bo dopóki knoty tego pinbara pierwszego nie zostanie wybity, rynek nie wyjdzie wyżej, to tak naprawdę ta świeca sygnalna dalej będzie obowiązywać. Gdyby ktoś tu otwierał pozycję, to on to wszystko musiałby ładnie, cierpliwie przeczekać, aż rynek ewentualnie ten opór nam odrzuci. W momencie, gdyby ktoś nawet przegapił i ten pinbar i później jeszcze nie zdążyłby, bo by się zasiedział na tym lunchu nie wiadomo jak długo, no to znowu mamy kolejne świece, jeszcze nam się tu na koniec pojawiły dwa bardzo ładne pinbary i pojawiły się spadki. Więc stop loss oczywiście powyżej świecy sygnalnej i take profit można stosować oczywiście w okolicy najbliższego wsparcia, czyli tutaj dolne ograniczenie tej konsolidacji. Patrzymy, rynek dotarł. No i teraz kolejna kwestia. Więcej na ten temat będziemy mówili sobie za tydzień, natomiast jako taką ciekawostkę i zajawkę, o czym będzie mówione, to teraz tak. My, jako traderzy, nie musimy zero-jedynkowo podejmować decyzji, tutaj zamykam pozycję z zyskiem 100%, kropka i koniec, bo tak naprawdę w momencie, kiedy rynek dociera do poziomu, w którym chcemy zamknąć to zlecenie, to znowu pojawia się taka bitwa myśli. Z jednej strony, co będzie, jeżeli ja tą pozycję zamknę, a rynek dalej poleci sobie w moim kierunku, no to będę pluł sobie w brodę, bo mogłem zarobić więcej, zarobiłem mniej. Z drugiej strony, jeżeli ja tej pozycji teraz nie zamknę, a rynek zawróci, no to ja oddam zyski albo częściowo, albo całość, albo nie daj Boże jeszcze stracę na tej pozycji, mimo że już mam fajny zysk wypracowany. Jest rozwiązanie pośrednie. Ono nie jest ani dobre, ani złe, bo ono nie jest optymalne, nie zapewni nam, że zamkniemy pozycję w skrajnym dołku, ale jest to rozwiązanie, które godzi nasze interesy z jednej i z drugiej strony, czyli możemy zamknąć sobie pozycję na przykład w części. To może być pół pozycji, jak tutaj pan Krzysztof pisze na czacie, to może być jakaś część pozycji i o tym, jak dobierać te wielkości, czy warto dzielić to na pół, czy warto dzielić to na jakieś różne progresywne części, na przykład jedna większa, druga mniejsza, o tym będziemy mówili bodajże w trakcie czwartego spotkania, czyli za 3 tygodnie. I tam powołam się na konkretny przykład z życia wzięty mojego, mojej strategii, jak to dostosować, żeby to było super, żeby to było idealne pod nas, bo to się da bardzo łatwo obliczyć, co jest dla nas lepsze oczywiście finansowo, bo pieniądze tutaj chodzi. Natomiast jest jedna rzecz, która wynika czysto z analizy technicznej i w tym przypadku troszeczkę grzechem byłoby zamykanie pozycji w całości. Dlaczego? Dlatego, że widzieliśmy tutaj przez długi, długi czas rynek poruszał się w formie konsolidacji, czyli jest to trend boczny, horyzontalny, mieliśmy wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. Konsolidacja z czysto technicznego punktu widzenia jest formą korekty. Co za tym idzie? Statystycznie częściej rynek, o wiele, wiele częściej z konsolidacji wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Ja bardzo, bardzo często mówię o tym w trakcie niedzielnych odpraw i tu widzimy, że wcześniej był impuls spadkowy, więc ta konsolidacja jest swego rodzaju formą korekty po wcześniejszym impulsie spadkowym. Co za tym idzie, rośnie prawdopodobieństwo, że rynek z konsolidacji wybije dołem. Oczywiście nie ma żadnych teorii, które mówią, że tu i tu rynek musi z tej konsolidacji wybić, więc nie może być tak, że otwieramy pozycję na wierzchołku i czekamy, aż rynek z niej wybije, no bo może okazać się, że nie wybije teraz, tylko przy kolejnym ruchu. Idealnym przykładem jest to. Rynek też sobie tu pełzał i teoretycznie ktoś by powiedział, no to tu już wybijemy dołem. I gdyby ktoś miał otwierane pozycje tu albo tu na górce i tu by ich nie zamykał, licząc, że rynek wybije dołem, no to tu by
cały ten zysk oddał. Natomiast gdyby zaksięgował część, no to tu zaksięgował sobie część zysku, tu resztę ewentualnie wyszedł na zero, tu sobie ponowił pozycję, tu znowu zaksięgował część zysku, no a część sobie zostawił na wypadek, gdyby rynek faktycznie z tej konsolidacji wybił. Tu mamy rozwój tej sytuacji, ale na wyższym interwale, tamten był 15-minutowy, ten jest 30-minutowy, żeby po prostu na wykresie, na screenie się to zmieściło. Niestety dla tego jednego przykładu już nie mam przeliczonej stopy zwrotu, nie mam tego stosunku zysk do ryzyka, natomiast on tutaj był o wiele, wiele większy niż 3 do 1 z tego poprzedniego przykładu. Tu naprawdę było zauważalnie, zauważalnie więcej i w ten sposób też można było sobie właśnie wykorzystując alarm podejść do tradingu na interwale 15-minutowym. Tu mieliśmy koło godziny 11 był sygnał transakcyjny, przed 12 był drugi sygnał transakcyjny, więc też nawet jeżeli ktoś pracuje, ale ma takie możliwości, to byłby w stanie to pogodzić. No i przejdźmy do czwartej strategii. To jest strategia, w oparciu o którą przede wszystkim ja obecnie handluję. To jest trading na wysokich interwałach, interwały 4-godzinowe, interwały dzienne. To są interwały, które sprawiają, że każdy jest w stanie tradować, bo ja wiem, że można spotkać się z takim mitem, że jeżeli nie jesteś w stanie poświęcić 2, 3, 4 godziny dziennie na trading, to nie zarobisz na tym rynku. To jest nieprawda, to jest nieprawda. Oczywiście osoba, która jest w stanie poświęcić 4 godziny na analizę wykresów, szybciej nauczy się tej analizy wykresu, szybciej nauczy się tego rynku, szybciej zrozumie te wszystkie mechanizmy, które rynkami rządzą, ale to nie znaczy, że osoba, która tego czasu ma mniej, jest z góry skazana na porażkę. Nie, nic z tych rzeczy tak wcale nie jest, tak to nie wygląda. Sam mam znajomego, który handluje i poświęca, on akurat na rynku akcji, tylko i wyłącznie na GPW i poświęca, raz z nim rozmawiałem, 4 godziny tygodniowo. Siada sobie w sobotę na 4 godziny, analizuje sobie różne spółki, które chciałby do swojego portfela dokupić albo analizuje spółki, które już ma i podejmuje decyzję, czy je trzymać dalej, czy też sprzedawać. Są osoby, które prowadzą portfele długoterminowe i poświęcają na przykład tylko chwilę raz na kwartał. Przykładem jest Marcin Iwódź. Część osób może go kojarzyć, bo w ubiegłym roku wydał książkę Finansowy Ninja, tylko Finansową Fortecę. No i on otwarcie przyznaje w swoich programach, w swoich materiałach na YouTubie, że on swoje prywatne decyzje inwestycyjne podejmuje raz na kwartał i zarabia, bo pokazuje realne wyniki finansowe, jakie osiąga jego portfel. Więc nie jest tak, że jeżeli my nie mamy 4 godzin dziennie, to nie jesteśmy w stanie handlować. Jesteśmy. Plus wykorzystania wysokich interwałów, takich jak interwał dzienny jest taki, że świece na interwale dziennym zamykają się zazwyczaj o 23:00, w przypadku polskich brokerów byłoby to o północy, natomiast u większości jest to 23:00 czasu polskiego i to wszystko sprawia, że tak naprawdę decyzje inwestycyjne powinniśmy podejmować chwilę po 23:00, zaraz po zamknięciu się świecy danego dnia, bo to jest nasza świeca sygnalna, a o 23:00 każdy powinien znaleźć tą chwilę dla siebie, no chyba, że ktoś jest w pracy na nocce, no to nie, ale tak naprawdę ciężko jest znaleźć wymówkę, nawet jeżeli ktoś cały dzień pracuje, nawet jeżeli ktoś ma rodzinę, ma dzieci i tak dalej, to prawdopodobnie o 23:00 już nie pracuje, chyba, że tak wspomniałem, ma nocną zmianę. Jeżeli ma dzieci, to o 23:00 już te dzieci raczej śpią, lekcje mają odrobione i nie trzeba ich zawozić na zajęcia dodatkowe, bo są w łóżkach. I nawet jeżeli żona, mąż mówi, kochanie, chodź do mnie na chwileczkę, no to możemy powiedzieć, kochanie, to ty sobie idź, poczytaj sobie jakąś książkę, obejrzyj sobie jakiś fajny film, a ja potrzebuję pół godziny dla siebie i za pół godzinki do ciebie przyjdę. I myślę, że każdy coś takiego zrozumie w zdrowym związku, w zdrowej relacji i to wszystko sprawia, że my jesteśmy w stanie śmiało też handlować. Przy czym w odróżnieniu od handlu na przykład przed bądź po pracy, czy handlu z wykorzystaniem alarmów, tu nie handlujemy na wielu rynkach, bo jeżeli handlujemy na niskich interwałach czasowych, tak jak przy tamtych strategiach, no to skupiamy się na jednym instrumencie finansowym, może na 4, a nie na 20. Natomiast na interwale dziennym już tych wykresów musi być 20, 30, myślę, że śmiało można tyle obserwować. Dlaczego? Dlatego, że analizując wykresy z punktu widzenia interwału dziennego, my wystarczy, że codziennie rzucimy na nie okiem tylko, bo tam przybyła nam od wczoraj jedna świeca, czyli nie będziemy musieli za każdym razem aktualizować. Są takie wykresy, które będziemy musieli zaktualizować, zmienić tą analizę na przykład raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, a nie raz na dzień, raz na dwa dni. Czyli tej pracy nie będziemy mieli dużo, ale jednak musimy liczyć się z tym, że będą na przykład wykresy, będą rynki, na których przez miesiąc nie otworzymy żadnej pozycji, bo rynek będzie na przykład przez miesiąc albo przez dwa w konsolidacji. W związku z czym
musimy obserwować więcej rynków, 20 kilka, 30 i wtedy jak najbardziej tak, ale to, że obserwujemy więcej rynków nie oznacza, że musimy poświęcać na to więcej czasu, bo tak jak wspomniałem, patrzymy na wykres, który analizowaliśmy wczoraj, od wczoraj pojawiła nam się zaledwie jedna nowa świeca, więc nie musimy za każdym razem wszystkiego robić na nowo, nie musimy interpretować tego wykresu, bo my już wiemy, co tam jest i czekamy na jakieś konkretne poziomy, czekamy na konkretne sygnały transakcyjne i tak naprawdę jesteśmy w stanie w ciągu kilku chwil przeanalizować bardzo dużo tych wykresów. Ok, więc tego czasu nie potrzeba dużo, czas jest w bardzo optymalnych godzinach. Wydaje mi się, że są to optymalne godziny, natomiast nawet jeżeli ktoś pracuje w nocy i na przykład kończy pracę nad ranem, to nie jest powiedziane, że on nie może na wysokich interwałach czasowych handlować, dlatego że będą takie dni, kiedy na przykład osoba, która otwierała pozycję o 8, 9 rano, będzie mogła otworzyć tą pozycję po tej samej cenie, co ktoś, kto otwierał ją o 23, albo nawet po lepszej cenie. Bo to nie jest tak, że my otwieramy pozycję o 23, rynek od razu idzie w naszym kierunku. Czasami nie. Czasami przez pierwsze kilka godzin będzie utrzymywał się przez noc na tym samym poziomie, albo przez pierwsze kilka godzin będzie poszło się w kierunku przeciwnym i wtedy rano możemy otworzyć pozycję po lepszym kursie i dopiero obserwować wzrosty. Więc jak ktoś nie ma czasu o 23, może to zrobić rano przed pracą. Nie ma problemu, też będzie w stanie sobie to bardzo fajnie pogodzić. Tu już przykładu nie mam, bo to jest chyba oczywiste, w jaki sposób taki trading wygląda. Po prostu mamy strategię raz dziennie, musimy siąść sobie do wykresu, żeby to wszystko ładnie pogodzić. I ostatni rodzaj, o którym chciałem powiedzieć, mówię też z tego względu, że ja to przetestowałem, więc jestem w stanie obalić wszystkie mity, które dotyczą social tradingu. Social trading już tłumaczę, o co chodzi, bo social trading to jest pojęcie, które na polskiej scenie traderskiej można interpretować w dwojaki sposób, bo w dwojaki sposób ludzie do tego podchodzą i w dwojaki sposób wykorzystują właśnie tą nazwę. Można traktować to jako social trading, w sensie handel społecznościowy na zasadzie skrzyknijmy się w kilku znajomych, bo my chcemy być traderami i załóżmy sobie biuro tradingowe, w sensie załóżmy się na część, na jakieś biuro i spotykajmy się regularnie, żeby sobie razem pohandlować. Nie o takim social tradingu tutaj mówię, chodzi mi przede wszystkim o social trading umożliwiający kopiowanie transakcji. Jakichś transakcji innych traderów, czyli zakładamy sobie konto na jakiejś platformie, która taki copy trading nam umożliwia i wybieramy traderów, których zagrania chcemy kopiować. Wydaje się proste, bo wydaje się ok, przejrzymy sobie statystyki, sprawdzimy kto na rynku zarabia, zaczniemy kopiować jego transakcje. No i wyjeżdżamy na Malediwy na wakacje i tylko co miesiąc wypłacamy sobie pieniążki, żeby móc dalej na tych Malediwach zostać, ewentualnie przelecieć sobie na Bahamy albo gdzieś jeszcze indziej na Hawaje, nie ma znaczenia. W praktyce nie wygląda to tak kolorowo, bo czas poświęcić musimy. Oczywiście nie musimy poświęcać czasu na analizę wykresu, więc jeżeli ktoś nie chce, to tą kwestię może pominąć, ale musimy przynajmniej w podstawowych kwestiach znać troszeczkę statystyki i to, jak te statystyki wyglądają. I teraz przede wszystkim czasu trzeba poświęcić całkiem sporo, żeby zbudować portfolio traderów, których chcemy kopiować. No bo to nie jest tak, że wezmę sobie pierwszego lepszego i już będę go kopiował, tylko jednak musimy tych profili przeanalizować. I sam wiem z doświadczenia, że żeby wybrać na przykład takich pięciu, którzy zdywersyfikują nasz portfel, czyli na przykład jednego, który handluje na DAX-ie, drugiego, który handluje na walutach, trzeciego, który handluje na rynku krypto, czwartego, który handluje jeszcze gdzieś indziej, żeby to było zdywersyfikowane, a nie, że wszyscy handlują na euro-dolarze, bo wtedy ryzyko jest za duże, no to jednak trzeba tych profili różnych traderów prześledzić, no podejrzewam, że grubo powyżej setki, to nie jest tak, że co drugi będzie dobry, większość będzie jednak na stratę, więc trzeba naprawdę sporo czasu poświęcić, żeby ich wybrać, poza tym nawet jak ich wybierzemy, no to też trzeba ich śledzić, trzeba ich kontrolować. Czyli to, że my zaczniemy kopiować jakiegoś tradera, to nie jest równoznaczne z tym, że będziemy go kopiowali cały czas. I oczywiście są pewne takie triki, które usprawniają to wszystko. Chodzi tutaj między innymi o to, żeby wybierać osoby, które handlują realnymi pieniędzmi, a nie na rachunkach demo, bo są platformy, które umożliwiają kopiowanie osób handlujących na demo. No ale jeżeli ktoś nie zarządza prywatnymi swoimi środkami realnymi, to nie ma jakiejś motywacji do tego, żeby na tym rynku bądź co bądź zarabiać dużych pieniędzy, bo jak straci to jego, to nic nie kosztuje. Więc wybierałbym osoby, które handlują na koncie realnym i ja też kiedyś takie do swojego portfolio wybierałem. Natomiast później te osoby trzeba śledzić. Trzeba śledzić dlatego, że jesteśmy w stanie na przykład wybrać sobie jakieś tam zaangażowanie, że na przykład jeżeli ta osoba otwiera taką i taką pozycję, to my będziemy ją kopiować z takim i takim wolumenem, no bo wiadomo, że jeżeli my na rachunku mamy na przykład 10 tysięcy złotych i chcemy kopiować kogoś, kto ma 10 tysięcy dolarów, no to nie będziemy go kopiować 1 do 1.
jeden. Jak ktoś otwiera 10 lotów na pozycję, to my nie będziemy otwierać 10 lotów, tylko proporcjonalnie mniej. Tylko teraz jeszcze trzeba dbać o to, żeby tej osoby nie poniosła ułańska fantazja, bo taka osoba jest w stanie no, stracić cały nasz kapitał i sam przez to przeszedłem, czyli miałem grupę 5 czy 6 traderów. Wszyscy na początku bardzo ładnie zarabiali, po czym jeden zaczął szaleć, zaczął shortować, zaczął grać na wzrosty jednej z amerykańskich spółek, której notowania były w tamtym czasie akurat na samym wierzchołku, one zaczęły spadać. I ten trader zaczął dokładać do stratnych pozycji coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i zaczął przynosić takie straty, że pozostałych 5, których miałem i którzy dalej zarabiali, oni w piątkę nie byli w stanie pokryć jego strat, tylko i wyłącznie. Więc w takiej chwili trzeba po prostu powiedzieć sobie dosyć, przestajemy kopiować, zamykamy ręcznie wszystkie pozycje, które on zamknął i pozostawiamy tylko tamtych, którzy zarabiają, ewentualnie szukamy kogoś innego. Więc to nie jest tak, że nic nas nie interesuje. Wydaje mi się, że przynajmniej raz dziennie trzeba by sprawdzić sobie i to zweryfikować. Czy social trading może mieć znaczący wpływ na ruchy na wykresie? Social trading, czyli kopiowanie transakcji, czy będzie miało wpływ na ruchy na wykresie? Nie, to nie ma żadnego wpływu na ruchy na wykresie, bo transakcje zawierane przez nas, jako przez traderów indywidualnych, są tak małe, że one na rynku Forex nie mają żadnego wpływu. Nawet gdyby ktoś miał, nie wiem, 10 milionów złotych na rachunku i chciałby to zainwestować na notowaniach euro-dolara, to euro nawet nie drgnie przez te 10 milionów złotych, bo to jest za mały wolumen. Na rynku Forex dzienny wolumen obrotów przekracza 6 bilionów dolarów, więc to są kwoty, które mogą robić wrażenie. Natomiast jak ktoś ma kilka milionów, no to nie, to jest o wiele, wiele za mało, a jak mówimy o kimś, kto ma kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, to w ogóle pomijalne wpływy to tak naprawdę będzie miało. Więc ja mówię o tym social tradingu nie po to, żeby od razu każdy się rzucił, bo to nie jest tak, że to jest takie super rozwiązanie, że od razu będziemy w stanie zarabiać. Trzeba pamiętać o tym, że to jest jedna z opcji, jedna z alternatyw, ale niesie ze sobą też spore ryzyko, bo bądź co bądź, powierzamy decyzje inwestycyjne, w związku z tym też nasze zyski bądź straty, osobom trzecim, których tak naprawdę nawet nie znamy. Więc jest to jakaś alternatywa, jeżeli ktoś bardzo nie chce sam handlować, natomiast ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby jednak decyzje inwestycyjne wszelakie podejmować samemu, bo wtedy tylko do siebie możemy mieć pretensje, czy my zarobimy, czy my stracimy i tak naprawdę od nas wszystko zależy. Czyli możemy powiedzieć, że los naszych finansów leży w naszych rękach, a nie w rękach osób, których tak naprawdę nie znamy. I to było 5 strategii, które omówiliśmy sobie dzisiaj. O, godzinka 10, trochę przeciągnąłem, miałem się w godzinę zmieścić, nie zmieściłem się. Bardzo przepraszam, czasami lubię się rozgadać. Z tego miejsca oczywiście zachęcam i zapraszam do spotkania, które odbędzie się za tydzień. Nie mam jeszcze linku do rejestracji, tak więc najlepiej będzie śledzić portal Comparik, bo myślę, że wkrótce pojawi się tam informacja odpowiednia z linkiem. Ten przyszłotygodniowy webinar będzie się nazywał Budowa strategii inwestycyjnej krok po kroku. Gdyby ktoś chciał mieć pewność, to zapraszam do facebookowej grupy. Grupa nazywa się Niedzielni Traderzy i na tej grupie na pewno link do tego webinaru będzie udostępniony, więc będzie można wziąć po prostu udział, nie będzie trzeba śledzić i się rejestrować, wystarczy będzie być w grupie i takie powiadomienie też Państwo dostaniecie i wtedy powiemy sobie o tych elementach, na które trzeba zwrócić uwagę już konkretnie przy budowie strategii, nie, że teraz sobie dzisiaj wybieraliśmy jak chcemy handlować, wtedy już się skupimy na tym, jak wybrać rynki, czyli na których rynkach będziemy chcieli handlować, na co zwrócić uwagę przy zarządzaniu kapitałem, przy zarządzaniu pozycją i tak dalej i za 2 i za 3 tygodnie zaczniemy tą teorię wprowadzać w praktykę, czyli stworzymy sobie 2 przykładowe strategie krok po kroku od prostego systemu, czyli na co spojrzeć na wykresie, kiedy otworzyć transakcję, jak nią zarządzać, aż po podejście psychologiczne, czyli jak podejść do otwartych pozycji, jak podejść do zamkniętych pozycji z zyskiem, ze stratą, jak podejść do zarządzania kapitałem, do doboru wielkości pozycji, jeżeli chcemy zamykać pozycje dzieląc je na przykład, to czyli dzielić je na pół, czy dzielić je na mniejsze części progresywnie, czy na 2, czy na 3, wszystko będzie szczegółowo omówione, tak więc jeżeli kogoś interesuje ten temat, to zapraszam, tak jak mówiłem, każdy czwartek przez najbliższe 3 tygodnie jeszcze zawsze o godzinie 20 czasu polskiego, później rozpoczniemy kolejny cykl, bo tak jak mówiłem, przez 12 tygodni będziemy takie webinary organizowane. Pan Sebastian tutaj jeszcze pyta, czy będzie nagranie gdzieś,
Więc nagranie z tego dzisiejszego spotkania nie jest, nie jest całe spotkanie jak najbardziej jest nagrywane, natomiast ono nie będzie publicznie wszystkim rozsyłane z automatu. Natomiast ja na czacie przesyłam bezpośredni adres do pani Moniki. Pani Monika to jest opiekun klienta u brokera FP Markets. FP Markets to jest partner tego naszego dzisiejszego spotkania. Też na czacie podesłałem link afiliacyjny nasz. To jest link, dzięki któremu po prostu broker będzie wiedział, że Państwo jesteście z webinaru, jesteście od nas, możecie się powołać, może jakieś preferencyjne warunki dostaniecie, chociaż one i tak już tutaj u brokera FP Market są naprawdę bardzo, bardzo dobre, więc zachęcam do Pani Moniki napisać, że byliście Państwo na tym webinarze, wzięliście udział, ale na przykład nie wiem, spóźniliście się czy cokolwiek i chcielibyście dostęp do nagrania. Nie będzie żadnego problemu, na pewno takie nagranie dostaniecie. Także wystarczy skontaktować się z panią Moniką mailowo i każdy takie nagranie też otrzyma. Będzie można sobie do niego ewentualnie wrócić i każdy kolejny webinar, który będziemy prowadzić, też będzie nagrywany, więc wszystkie te nagrania będzie można sobie później śmiało obejrzeć jeszcze raz. Z mojej strony to jest na tyle. Widzę, że więcej pytań nie ma, także bardzo serdecznie dziękuję za udział. Przepraszam, że troszeczkę przeciągnąłem, ale tak już mam, więc no trudno, musicie mi Państwo to wybaczyć. Zapraszam oczywiście w przyszłym tygodniu. Życzę tymczasem znośnego, nadchodzącego tygodnia, samych zyskownych transakcji, chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to niemal niemożliwe, natomiast oby tak było, jeżeli komuś się to uda. No i co? Do usłyszenia w przyszły czwartek o tej samej porze, czyli punktualnie o 20.